Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przed chwilą zakończyła się odprawa z komendantami wojewódzkimi policji. Odprawa była poświęcona wzmożeniu działań policyjnych w związku ze świętami wielkanocnymi, a następnie majówką. Jest to czas, w którym w sposób znaczący wzrasta liczba kierujących, w którym wzrasta natężenie ruchu. No ale także jest to czas odwiedzin świątecznych. W związku z tym polska policja jest przygotowana, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim podróżującym. Chodzi o to, aby było bezpiecznie, chodzi o to, aby zminimalizować liczbę wypadków drogowych, konsekwencji tych wypadków. W ubiegłym roku, jeżeli porównamy rok do roku, wskaźniki, niestety wypadków było więcej. To oczywiście nas nie zadowala. Oczekujemy od komendantów większych wysiłków. Te wysiłki zostały podjęte już pod koniec ubiegłego roku i rzeczywiście przyniosły poprawę sytuacji w pierwszym kwartale tego roku, ale to nie jest sytuacja, która nas satysfakcjonuje. Chcemy, aby było na polskich drogach bezpiecznie. Przed świętami wielkanocnymi także odnotowujemy, jest to zupełnie naturalne, większy ruch na dworcach kolejowych, portach lotniczych, ale także w centrach handlowych. W związku z tym również patrole policyjne będą w większej liczbie w tych miejscach, które są naturalne dla tego, żeby podróżować, które mogą stanowić pewne zagrożenie. W związku z tym zwracam się do wszystkich Państwa. Jeżeli zauważą Państwo, że dzieje się coś złego, proszę interweniować, proszę zwracać uwagę patrolom policyjnym na nawet potencjalne zagrożenia. Z meldunków, jakie złożyli komendanci wojewódzcy policji, wynika także, że sprawdza się krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o przekraczanie prędkości, to były województwa, w których komendanci stwierdzili, że nawet w 70% potwierdziły się zgłoszenia obywateli dotyczące właśnie tego zjawiska. Pan komendant główny policji zaprezentował także badania, z których wynika, że opinia publiczna odczuwa największe zagrożenie w miejscu swojego zamieszkania, że ludzie odczuwają największe zagrożenie w miejscu swojego zamieszkania właśnie w przypadku kierujących pojazdami z nadmierną prędkością. A więc to jest priorytet działań. Polska policja jest przygotowana, żeby te działania podjąć. Ma odpowiednie narzędzia ku temu. Myślę tu o ustawie modernizacyjnej. Myślę tu także o tym, że na podstawie budżetu obowiązującego w 2017 roku i w kolejnych latach zwiększa się liczba etatów policyjnych. Staraniem kierownictwa ministerstwa jest dążenie do tego, żeby było jak najmniej wakatów i osiągnęliśmy taki rezultat, żeby jak najwięcej policjantów było właśnie w patrolach, żeby policjanci wyszli zza biurek. To jest takie hasło, z którym się spotykamy od lat, a to hasło zostało wypełnione treścią właśnie teraz. Za czasów naszych rządów rzeczywiście liczba wakatów jest najniższa w historii. Jeśli chodzi o działania policji drogowej, to także kładziemy nacisk na to, żeby przede wszystkim działania miały charakter prewencyjny, a nie represyjny, stąd też patrole drogówki mają być widoczne dla kierowców. Osiągniemy w ten sposób taki efekt, że kierowcy zdejmą nogę z gazu. To są działania, cały katalog działań, które zostały omówione na dzisiejszej odprawie. Liczymy także na to, że polska policja będzie aktywna, liczymy na to, że liczba
wypadków drogowych ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Dziękuję. Bardzo dziękuję.